Witam w kolejnym odcinku. No i co? Misja Christiny. Ty, ona tu stoi. Halo? Czy mnie pozna? Co się dzieje? Wow! Sorry za dźwięk. Co się dzieje? Czy my teraz z nią pogadamy, czy się cofamy w czasie? Cofamy się w czasie. Florencja 1476. She is beautiful. Okay, then go talk to her. Just like that? Talk about what? It doesn't matter. See, little brother, most men are so afraid of beautiful girls that anyone who actually talks to them has an advantage. Just make it up as you go. Dobre, zapamiętam. What? What? Why are you just standing there? Oh, because I wanted to ask you something, which is, what's your name? Not one you'll ever need to make use of. Aspetta, I wasn't ready. I was planning on being really charming and funny. Can I just have a second chance? Nie wierzę. Ezio. All is not lost. You made her smile. She will remember you now. No, I can still fix this. I'll follow her ways. See where she lives. To już jest trochę creepy, Ezio. Aż mi się przypomniała moja historia i mój pierwszy podróż do dziewczyny. To było w gimnazjum. Już było po lekcjach. I podszedłem do jakiejś dziewczyny. I tak się zestresowałem, nie wiedziałem co powiedzieć i powiedziałem ci, często tu bywa, a to było przed szkołą. Dobra, nieważne. Idziemy za Christiną. Znaczy ja wiem, gdzie ona mieszka. Więc trochę jeszcze kawałek pójdziemy. Taką uliczkę. To jest, jak ona mnie tu widzi? Nikogo nie ma. Idź dalej. Taką uliczkę i będzie taka jakby dróżka. Jeszcze musimy dla Kopernika podawać te listy. No to są fajne takie misje poboczne, żeby porobić. Ja lubię, bo to takie poboczne misje, które mają historię. Strasznie ona w tej sukience wygląda grubo, albo ma po prostu szerokie uda, albo mi się zdaje po prostu. No wygląda tak trochę puszyście, nie? Tak mi się zdaje. Albo ta sukienka tak poszerza po prostu. Możliwe, że pod sukienką jest bardzo szczupła. Nie wiem w jakich tamtych czasach jakie były sukienki, jak się je robiło. Ale możliwe, że to przez sukienkę. Cześć. Nie spodziewałem się, że się cofniemy do tych czasów pięknych, gdzie nasi bracia żyli, nasz ojciec i w ogóle. Dobra, to i to już będzie tutaj. Tak, i tu na górę. Co za typ? Pak? Pak. Could it be? No. It's not possible. Just to my imagination. Dokładnie, tylko to twoja imaginacja. Oho. O Boże, to ten zjeb. I told you I'm not interested. Si. But I am. Get in line. Gościu, jak dziewczyna mówi nie, to nie, zostaw ją, debilu. Za chuj. Waiting for you to open your legs on your own. Cane rognoso. What do you want here? This has nothing to do with you. Nice to see you too, Vieri. I think you're disturbing this young lady's day. O ty kurde.
Ale to będzie easy. Is that the best you can do? Shut your mouth. I'll kill you. Masz, kurde. Pay for interfering. Your whole family will. No niestety. Thank you. That was very kind of you. Are you all right? I am now. You asked for my name earlier. It's Christina. Piacere, Christina. I'm Ezio. Well, Ezio. Looks like you got yourself a second chance. Yes! Oh. Buzi, buzi. Widzisz, Ezio, jak fajnie, kurde. To były dobre czasy. Chodzi mi o Ezio, i co, koniec wspomnienia? No. I pewnie będą jeszcze jakieś pokazane z Christiną. Co się tam działo między nimi. Ale to fajnie, fajnie, no, pokażę, jakie miał relacje z nią. To mi się podoba. No teraz, nie wiem, czy iść do złodziei, bo to trochę daleko. Czy robić tę misję Kopernika, bo tu jest akurat blisko. Chyba porobimy Kopernika, co? A, i w ogóle ciekawa sprawa, wam powiem. Bez nagrywania ta gra mi chodzi jak gówno. A z nagrywaniem, jak widzicie, płynnie. Nie wiem, od czego to zależy. Znajdź uczonego i dostarcz mu pismo od Kopernika, zanim wpadnie go straż. O chuj! Czemu tutaj mi się odpaliła, nie tam, gdzie on jest? Trochę nie fair. Ups. Sorry. No biegnę szybciej jak się da. Szybciej nie potrafię. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, mam minutkę, chyba zdążę. Tak, zdążę. Jeszcze muszę tu kółeczko zrobić. Copernico sent me. Grazie. Okej. O kurwa! Lewitująca kartka. O kurwa! No bigo! No co jest? No kurde, zastrzelili go, fuck. Nie udało mi się, fuck me. Tu jest kolejny Kopernika. Może sobie zrobimy takie misje poboczne po prostu tutaj. Akurat. Jak jesteśmy w mieście, to to zróbmy już. Żeby potem się nie kręcić, nie? Nie mamy daleko, więc... Zróbmy takie z poboczniaków sobie po prostu. Boże, te dziewczyny, które mnie oblegają. Dobra, gdzieś tu blisko. Okej. O, super kurde miejsce. Dostarcz pismo w ciągu 2 minut. To bym musiał kurde jakimiś skrótami pewnie chodzić. No gościu! Nienawidzę tych kurde śpiewaków. To przeszkadzają. Nie no, nie uda mi się w ciągu 2 minut. Chyba że na Grzegorzu. Grzegorz, dawaj. Nie, 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 nie w tą stronę. Może na Grzegorzu mi się uda.
Wejdź. You'll hurt someone pulling stunts like that. Jezus, gdzie on jest? Gdzie on jest? Mam go. Copernico. Thank you. Okej, udało się bez żadnych tych. Go nie zastrzelili. Dobra, tu jest ostatni. Zróbmy to. To jest ostatni? Tak, i tu jeszcze mamy leże Romulusa do zrobienia. Tu jest punkt widokowy. Dobra, to biegnijmy do tego ostatniego. Grzegorz. Nie, nie, nie w tą stronę, Grzegorz, w tą. Dobra. O kurwa, Grzegorz. Sorry, no. Muszę jakoś przejechać. Dwieście metrów, dobra. Ile tam? 11 minut jest. Może kupimy bank, co? I sobie wypłacimy hajs. 1200. No nie, to na luzie. Od razu możemy w niego zainwestować. Inwestycja. O, jest ten. Pomarańczowy, więc można. Pobierz pieniądze. Super, 11 tysięcy mamy. Dobra, już niedaleko. Chyba. Gdzieś tutaj. Dziesiąt metrów. Okej, tutaj. Dostać trzy pisma w ciągu 3 minut. Super. Borgia are after you. Then proszę. I will hide. Thank you. Chodź Grzegorz, chodź. Grzegorz, kurwa. Sorry. Read this and get to safety. I will. Grazie. Czegoż? Czemu ty mi zawsze... Kurwa, co ja robię? Sorry. Puśćcie mnie. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, Grzegorz. Napierdzielaj. Od tego zależy jego życie. Nie moje też. Hej, hej! Idziam! Take this. It is from Copernico. Grazie. No i Gites, udało się. To co, możemy jechać chyba do misji, co? 14 minut dopiero. Nawet się udało. Może do jakiegoś powala. Do medyka po medykamenty też. Żeby mieli trochę więcej życia, lepszy sprzęt. Dobra. Sprawdźmy, gdzie to jest. To jest za miastem chyba, nie? Tak, to jest za miastem. Tu jest jeszcze Kopernik.
Dobra, to jednak nie, jedziemy do Kopernika. Będzie po drodze. Po drodze mam jeszcze leże. Możliwe, że nie zrobimy dzisiaj tych złodziei w tym odcinku. Ale... Tutaj mamy Kowala, to sobie kupmy. Na 9 stówek. Super. Kupmy sobie... Naprawmy sobie zbroję naszą. Kupmy sobie jeszcze nam ramiennik, rękawice, czy jak to się tam nazywa. A nie, nie mam więcej nic. A uzbrojenie? Rzymski długi miecz, 1400. Tych mieczy i tak nie używam. No ale dobra, weźmy ten miecz. Zawsze tam jakieś lepsze parowanie i w ogóle. Kusza! Siadaj przedmioty. O Boże! Siadaj wszystko. Tym tak dużo nie kosztuje. Pełna. Inwestycje. Tu zielone to mało. Ten się nie opłaca. Dobra. Już. Pewnie teraz lecimy powiedzieć Kopernikowi, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Sorry, koniku, muszę cię zostawić, bo... Sakwiarz! Znaczy sakwiarz, Boże. Sakiewki, mistrz. Jak to się nazywa? Może bym sobie zmienił kolor. Zobaczymy, jakie mają kolory. Jakie macie kolory? Krawiec, to sawka. Ciężka pochwa. Petarda dymna, to nie. Farbowanie ubrań. Biel assassina. Rzymski kamień. Wenecki błękit. Weneckie wino. O kurwa, jaka ładna. Biorę. Ile wydałem? Chyba niedużo. Farbuj pelerynę. Pelerynę też mogę. Rzymski zdobiony orkiz, żeby pasowała. O, ale ładne! Inwestycja na zielono. Jaki jestem piękny! I teraz czuję się, jakbym miał zbroję Altaira. Widzę, się poprawili tym farbowaniem ubrań w dwójce. Znaczy, w przeciwieństwie do dwójki. Ale ładny to jest ten rzymski. Taki czarny. O, tutaj mamy medyka. Taki czarny z tym. Sorry. Czarny. Z niebieskim, no. Podoba mi się. Tutaj kupmy. Bo muszę kupić lekarstwa. Boże, jaki jestem piękny teraz. Znaczy, te weneckie wino też było ładne, ale to już w ogóle przebija wszystko. Okej. Inwestycja na zielono. To się nie opłaca. Jezu, jaki jestem zajebiście dojebany. Nie mogę się nadziwić, jak ja wyglądam teraz. Piękny. Dobra, czyli biegniemy tu do Kopernika jednak, tak jak mówiłem. Chcemy powiedzieć, że wszystko zrobione, a potem lecimy do leża tych. Leża wilków. I potem do złodziei.
i zobaczymy co dalej. All letters are delivered. While you were gone, I determined the most likely source of these strange attacks. The master of the sacred palace. Who is that? A Dominican, appointed by the Pope, who ensures that Roman religious philosophy remains pure. He never liked my studies to begin with. Now that I have crossed the Templars, he has clearly retaliated. Where can I find him? Cardinals typically congregate nearby. Follow one of them. The master likes to greet each one. Perhaps you will hear more conclusive evidence. Okay. Porozmawiaj z kardynałem, żeby dowiedzieć się, gdzie jest człowiek pragnący śmierci Kopernika, władca Świętego Pałacu. Podczas śledzenia kardynała nie wolno ci nikogo zabić. No okej. Boże, piękne jest to ufarbowanie. Piękne. Nie mogę się nadziwić po prostu. Ktoś się napracował i zrobił ładne farbowanie. Szacun, nie? Szacun dla tego typa. Nie wiem kto to był, ale ma gościu talent. Mam nadzieję, że dalej pracuje nad seriami Assassin i robi kolejne ładne zbroje i w ogóle. Chodzi mi o te najnowsze, nie? O kurwa mać, gdzie ja się wpakowałem? Sorry Grzegorz. Gdzie on jest? Gdzieś w mieście, rozumiem. Kuźwa. No kuźwa! I'll have you looking like grand ambassadors to Il Papa in no time! The springs remain the main attraction. Okej, gdzieś tam. No dobra, trochę trzeba pobiegać, no. Ja, dajcie mi spokój. Sorry, babo. No, próbuję omijać was, no. Sorry. 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 Kurde, nie mogę nikogo zabić. Złaś, Ezio, złaś. Gdzie to kuźwa jest? Jak to daleko? Dalej się nie dało. Widzę go. Nie mogę nikogo zabić, tak? No dobra. Ale śledzimy go. W lewo czy w prawo? W lewo. Okej. Na luzie. No dawaj, chodź. Ja się nie mogę napatrzeć na to, jakie to zajebiście wygląda. Jakieś takie grawerunki jeszcze tutaj ma. Na piersi, na klatce piersiowej. Pięknie to wygląda. Pięknie. Jak będzie teraz zatrzymywał, patrzył tu i tam i w ogóle. Masakra z typem. Masakra. Dobra, idzie dalej. Też poskoczymy sobie. Zejdziemy na dół. O! Kręca. Dobra. To dobrze.
Znowu się zatrzymuje. Pewnie pójdzie tu, co? W prawo? Proszę, tylko nie w prawo. Proszę, nie w prawo, nie w prawo. Stop. Jest w tobie nadzieja. Jest w tobie nadzieja. Jezu, jaki ten kolor jest piękny! No sorry, nie mogę się nadziwić po prostu. Dopóki nie będę miał tej zbroi, tego Romulusa, to jeszcze możemy się bawić tym farbowaniem. Nie ma tu żadnych strażników, ale nie wpaść. O Jezu, myślałem, że mnie widział. No chyba nie. Dobra, idzie dalej. Ja też. Kręca w lewo. To ja też. Gdzie ty idziesz, gościu? Gdzie ty idziesz? Lewo, prawo, prosto. No ile się tak będzie zatrzymywał? O Boże, koń go popchał. W lewo. Jakby mnie ten zaraz nie zobaczył. Okej. Nie ma mnie, jestem w cieniu. Jestem w cieniu. Nic nie widać tutaj. Okej. Master. Giuliano. Any news of Copernico and the others? Nothing. Those fools. Inundating the people with their theories. We can barely contain the populace as it is. I have dispatched my best guards to deal with them. I trust they will make quick work of it. I must stop them. Okej. Najsi zabił oprawców wysłanych przez władcę świętego pałacu. Zabił wszystkich oprawców w ciągu 5 minut. Okej. Okay. Teraz mogę zabijać, tak? Mam pozwolenie. Dobra, jeden. Nie masz mnie! Jestem mistrzem uciekania i spierdalania. Po prostu jestem asasinem, no. Jezu, te konie pojawiające się. Creepy. Dobra, będzie gdzieś na dachu pewnie. Już sobie wejdźmy na dach. Nie widzę go. Dobra, będzie gdzieś dalej pewnie. Ty no kurwa, jestem ślepy. O kurde, skok żaby! Jak wysoko. Ja mam ich w ciągu 3 minut zabić. Jakim cudem? Nie uda mi się. To dalekie odległości. Dalekie odległości. To zrobić w ciągu 5 minut. Znaczy 3 minut. Dobra, kolejny. Jeszcze 3. Wejścia dachami są szybsze. Może i bardziej ryzykowne, ale szybsze. Więc się poruszajmy dachami. Boże, Grzegorz tam za mną idzie na mapie.
Grzegorz, niechcący cię wezwałem. Możesz już iść. Nie potrzebuję cię na razie. O, tu są dwa od razu. Dobra. Nie wiem jakim cudem. Mam wyjebane. Lecę dalej. Ostatni. Gdzie to? No kurwa babo! A, mam to! O. A, w ciągu 5 minut jednak. Chciałem zejść po tą flagę. Ale nie. Dobra, udało się. Czy to już koniec? Nie, muszę do niego wrócić. No to wróćmy i powiedzmy. No to będzie taka po prostu... no, Boże, odcinek z misjami pobocznymi i tyle. Już będziemy mieli zrobione, potem zajmiemy się znowu fabułą. Tu nie przejdę. Tutaj przejdę. Dobra, Grzegorz. Potrzebuję cię. Jedź, jedź. Jedź, Grzegorz, jedź. Dobra. 50 metrów, dobra, już poznaję tą miejscówkę, to tutaj. Hipster Rick. Siema. You are right. The master intends to kill you. I will not let his bullying stop my research. Tonight there is an eclipse. I intend to chronicle it. But the master hunts for you. Better to die enlightened than to live in ignorance. His end will come much sooner than yours. Zabij władcę świętego pałacu za pomocą ukrytego ostrza. No fucking problem. Ja tylko na razie tu ukrytego ostrza używam, mało używam miecza. Więc na luzie da się to zrobić. Czy on jest daleko, czy blisko? Zaraz sprawdzimy. Oj! No trochę trzeba jechać, jak widać. Gdzie to kurde jest? Dobra, już widzę. What the fuck? I chodam pijaku. Puść się. Mam go. Silencing the truth will not stop its spread. People are lazy. They will believe what we tell them to believe. I have sent my best man to find Copernico. You are already too late. Jak to? Przecież ich zabiłem. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Przecież ich zabiłem. Chyba.
Byli tych sześć, tak? Opuść teren. Opuść ten rejon. Pójdź do Kopernika. Super. Grzegorz, wracamy. Andiamo, andiamo. Szybko, szybko. A to nie było w drugą stronę? Zdawało, że to w drugą stronę, no ale dobra. Wow, 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 wow. Tylko czerwona ławeczka. Jezus! Gdzie tu jest zejście? Gdzie ja się wpierdoliłem? Kurwa mać. Sorry, Grzegorz. Grzegorz, zrespij się tutaj. Nie, 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 tutaj, tutaj. I ty. Super, ale tu też nie wjadę. Nie, wjadę, dobra. Dobra, to tą Kopernika zrobimy i to będzie koniec na dzisiaj. Będzie ostatnia. O kurwa. Są tu. To sprawdźmy ten miecz nowy. Działa. Działa, działa. Bo się uleczę. Może nawet troszkę lepiej działa. O kurde, bije go. Dawaj go. No mercy for you. No mercy for you. Is the world not marvelous? Some of it. You should not be so emotional. You will find it all makes more sense that way. Perhaps. Cesare thinks himself the center of it all. But he circles the periphery with the rest of us. Did you know that the sun is most likely the midpoint of the universe, not the earth? I see the movements of the moon and stars, and yet I can only observe. So much is unknown to me. This age of reason is but the beginning of an end I will never see. Someday we will be able to influence this world, to exploit the power of human will, to harness light and perhaps even travel into the heavens. But I am getting ahead of myself. First, we must see the sun spinning at the center. I believe what you say is possible. You should not accept my word. Not until I have proof. No, ja, my już mamy dowody. Buonanotte, Ezio. And thank you. Ezio już trochę latał. No i super, uratowaliśmy Kopernika, dostaliśmy trochę hajsu. A my już się widzimy jutro w kolejnym odcinku. No, Boże, ta zbroja jest piękna. Znaczy te ufarbowanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już przy misji złodziei albo przy legowisku tych wilków. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!